Wczoraj w publicznym miejscu spotkań w Korszach zgromadzili się licznie mieszkańcy i goście po to, aby wspólnie świętować majówkę z grochówką. Myślę, że imprezy, które organizujemy, cieszą się powodzeniem i trafiamy w gusta mieszkańców. Widać to przez to 10 lat, ponieważ co roku licznie odwiedzają nas mieszkańcy, ale nie tylko mieszkańcy gminy Korsze, również okolicznych miejscowości, co nas bardzo cieszy. I myślę, że też wiele organizacji pozarządowych czy też instytucji bierze przykład z tej imprezy Majówka z Grochówką. Co roku organizowana jest przy wsparciu gminy Korsze, co jest bardzo ważne. Impreza oparta jest na historii miasta i już na stałe wpisała się w korszeński kalendarz imprez. A tutaj ten dworzec słynny, ta grochówka korszeńska jeszcze za czasów przedwojennych, więc trzeba to kontynuować, trzeba o tym przypominać, fajne rzeczy. Są jeszcze ludzie, którzy to pamiętają. Dlatego nie mogło zabraknąć grochówki à la Korsze, którą serwowano za darmo. Zapraszamy na grochówkę. Właśnie. Na scenie prezentowały się zespoły lokalne, a na stoiskach lokalni wystawcy. W związku z tym, że jest to impreza organizacji pozarządowych, dlatego też na scenie prezentują się głównie lokalne zespoły, czyli koła gospodyń wiejskich z Barwieńca, z Łankiem, zespoły działające przy Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach. Stawiamy po prostu na lokalność. To jest taka jedna typowo lokalna impreza w roku, gdzie prezentujemy dorobek naszych artystów. Chłopcy radarący, więc zapłacił 300, bo to był artysta. Jechał sobie powiem szczerze poborowy na rowerze, mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry, za zakrętem stali, rower mu zabrali, chłopcy już się cieszą, koniec idzie pieszo. Była okazją do świętowania kolejnej uroczystości, mianowicie jubileusz dziesięciolecia działalności obchodziło Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Otwarte Drzwi. Takim akcentem na dziesięciolecie naszego stowarzyszenia było spotkanie wszystkich organizacji pozarządowych z miasta i gminy Korsze, na które
na które oczywiście zaprosiliśmy również nasze władze. I zarówno my dziękowaliśmy za współpracę i władzom, i naszym członkom stowarzyszenia, naszym wolontariuszom, ale też uzyskaliśmy bardzo dużo gratulacji i podziękowań. I to jest chyba bardzo budujące. 10. raz. Świetny symbol. W styczniu obchodziliśmy, ja oczywiście obchodziłem 10-lecie mojej pracy, przed chwilą stowarzyszenie 10-lecie. Teraz mamy 10. imprezę pod nazwą Majówka z Majówką. Świetnie. Czyli to też o czymś świadczy. Więc warto wspierać takie inicjatywy. Rzeczywiście jest to inicjatywa oddolna, ale ona powinna być wspierana przez władzę i mam nadzieję, że tak będzie. Gwiazdą wieczoru był zespół Spike. A więc kochani, chodźcie bliżej, ja wiem, że dacie radę, kochani, chodźcie bliżej tam z daleka i siedźcie i zaczynamy. Czary mary, wieży młody, wieży stary. Śpiewacie razem z nami. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Daj cygance jeden grosik. Kiedy co? Kiedy oko cię poprosi, powie kto ci dobrze życzy. No to, kto nie odda, jak pożyczy. Kto ci bratem, a kto wrogiem i co czeka cię za rogiem. Daj cygance złotą beczkę, a da ci za to podkłóweczkę. No i jeszcze ci wywróży wielką miłość, smak podróży. I łopy w górę, w górę! Czary mary, czary mary. Jedziemy! Wierzy młody, wierzy stary. Cygance prosto w oczy. Bo co? Bo w tych oczach błysk proroczy. Wielka balę życia karty. Daj grosik, to nie żarty. A gdy dasz jej kilka złotych, to los? Los ci dopłaci potem. Organizatorami majówki z grochówką byli Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Otwarte Drzwi, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach. Imprezę finansowo wsparła gmina Korsze.